sześciogłów, jeszcze jakaś ilość marinów, jeszcze ten point defense drone, któremu oczywiście czas już się skończy, to jest jeszcze tylko 45 sekund, które może wytrzymać. Ale pomimo tego, no spójrzcie, jak świetnie, oczywiście wszyscy ludzie, którzy lubią, powiedzmy, narzekać, powiedzieliby, oczywiście spójrzcie na tą doskonałą imbę Terana. Teran, imba, czołgi, imba powstrzymały ten napór tych kolosusów i stalkerów, chociaż sądzę tutaj, że był to drobny błąd, żeby atakować oczywiście z tej strony, ponieważ Sarens wiedział doskonale, co jest na rzeczy, był w stanie przesunąć swoje wikingi, był w stanie może przesunąć swoje czołgi, oczywiście nawet tego nie zrobił, ponieważ był w doskonałej pozycji i w tym momencie tutaj decyduje się na atak. Ten blink, wskoczyły sobie tutaj te stalkery na klif i tutaj z tego klifu atakowały, świetnie tutaj spotują te pylony. No i w tym momencie Sarens świetnie tutaj wykorzystał swoje czołgi, żeby ochronić tą ekspansję. Doskonałe pozycjonowanie tych. Oczywiście tutaj ten command center nie będzie budowany jeszcze przez chwilkę i świetny miks jednostek Hasu Opsa, taki do przechodzenia właśnie na te klify. Kolosusy spokojnie przez nie przechodzą, stalkery mogą się spokojnie zblinkować i w tym momencie te czołgi zaczynają kolejny ostrzał. Troszkę źle złapane zostały te Feniksy, musi je wycofać. I w tym momencie nie decyduje się tutaj Hasu Ops na zaatakowanie swojego przeciwnika. Świetnie są te czołgi rozstawione. Czołgi tutaj na wzór StarCrafta 1. Trzeba tutaj te czołgi szeroko rozstawić. Są tutaj jeszcze te Heliony na wzór Welcherów. Tutaj będą starały się niszczyć kolejne Stalkery. I musi tutaj uważać, żeby nie stracić dużej ilości tych Helionów. Chciałem powiedzieć Welcherów. Spójrzcie, 3 z nich zostały podniesione. Reszta musi salwować się ucieczką. I w tym momencie tutaj wchodząc w zasięg tego Sensor Towera, spokojnie tutaj Saren wie, co jego przeciwnik robi. Obie te ekspansje już spokojnie pracują, oba mainy w zasadzie nie mają już żadnych minerałów. Troszeczkę wolniej tutaj Saren wybierał te swoje minerały. Podwójne armory, plus jeden dla jak to powiedzieć, pojazdów jest już zrobione. Armor jest także już zrobiony, prawie. Zobaczymy, czy tutaj jest upgrade dla piechoty. Nie, żaden. Jak wyglądają upgrade'y u Hasu Opsa? Jest to +1, +1, więc bardzo dobrze. 17 obrażeń razy 2, no to jest dokładnie 34. Więc nie jest to wystarczająco, żeby zniszczyć tego Marina jednym strzałem, ale należy pamiętać na przykład, że przeciwko Zergowi upgrade +2 na kolosusy powoduje, że ściąga się jednym strzałem Zerglingi. Tutaj jeszcze próbował harasować, chyba tutaj niszczyć te pylony, ale nie miało to zbyt większego efektu. Te pylony na razie tutaj zostaną, większa ilość helionów w tym momencie atakuje. Zobaczymy tutaj, czy zdecyduje się na uratowanie tych pylonów, no może jakąś większą ilością Feniksów, których posiada 7, bardzo dobry miks jednostek tutaj ze strony obu graczy. Tutaj te heliony w tym momencie się wycofają, ponieważ no te 5 Feniksów spokojnie może je podnieść. To będzie dosyć duża strata, podczas gdy te 11 Wikingów to jest absolutnie coś, czego należy się bać. I w tym momencie myślę, że Saren posiada odrobinę lepszy miks od Hasu Opsa. On posiada Wikingi, które atakują i Feniksy, i Kolosusy. On posiada czołgi, które są świetne na Stalkery. Tutaj jest bardzo mała ilość tych Zelotów. One posiadają oczywiście Speeda i musi w tym momencie uważać na te Wikingi, żeby nie stracić ich zbyt dużo. Oczywiście te Wikingi jeszcze mogą spotować tym czołgom, które będą miały jeszcze większy zasięg. Świetny miks jednostek Sarena, podczas gdy obaj gracze łapią kolejne swoje ekspansje i Saren przytomnie decyduje się tutaj na Planetary Fortress, podczas gdy Hasu Ops tutaj spokojnie zabezpiecza tutaj działkami, no na razie jednym działkiem swoją ekspansję, tylko po to, żeby na przykład zabezpieczyć się przed dropem i znowu będzie starał się harasować tą ekspansję, znaczy znowu, ponieważ jest to pierwszy haras i w tym momencie bardzo dobry tutaj blink, żeby chociaż przyspieszyć te stalkery, żeby one złapały te heliony i w tym momencie nie ma najmniejszego problemu, żeby pozbyć się tych wszystkich helionów. Myślę, że to nie był zbyt dobry pomysł Sarena, żeby tutaj zdecydować się na ten haras. Spójrzcie, ile tu jest 10 Feniksów, ogromna ilość Wikingów. No może na pewno pomoże w tym, ponieważ pomimo tego, że jest to 10 Feniksów i one by mogły podnieść ogromną ilość tych czołgów, no to po prostu te Wikingi będą po prostu strzelać w te Feniksy i je absolutnie demolować, a także strzelać w te Kolosusy i w tym momencie decyduje się tutaj na zaatakowanie, ominięcie tego całego, tej całej linii Marginota Sarena i atak tutaj zniszczył kilka budynków. Kolejna fabryka tutaj zostanie zniszczona. Troszkę dziwna pozycja tutaj na fabrykę. Zapewne starał się tutaj odgrodzić tą
tą drogę tutaj, żeby Hasłops miał jeszcze większy problem z atakowaniem, i te dwie dobudówki zostały zniszczone. Sarens jest na czerwonym. Bardzo dobry atak Hasłopsa według mnie. Zadał odrobinę obrażeń, zmusił swojego przeciwnika do przesunięcia się. I w tym momencie po prostu się wycofał, więc myślę, że to jest to, co powinien Hasłops robić tutaj, niszczyć odrobinkę po odrobince bazę swojego przeciwnika. Może tutaj na przykład przesunąć się tutaj, zblinkować się, zaatakować od tej strony templany Terry Fortress, wycofać się w odpowiednim momencie. Tory są już w grze, Thor is here. Dla Sarensa, no zobaczymy tutaj jak skomplementują one tą armię, na pewno pomogą przeciwko tym Feniksom. Te trzy działka są już tutaj, musi uważać na te kolosusy w tym momencie. Zobaczy, ile jest tutaj Wikingów, czy jedna salwa położy jednego kolosusa i jeszcze będzie starał się tutaj tymi Stalkerami bronić. I widać tutaj ten EMP dosięgnął kilka tych jednostek, ponieważ nie mają one tarcz. Mogłyby być to o wiele lepsze te EMP. Spójrzcie, ile one mają energii. To jest 200 energii na dwie rundy EMP. Spokojnie to starczy. Teraz tutaj tymi Feniksami chyba... Czy będzie starał się tutaj wyciągać kolejne SCV-y? Jest tutaj ten missile turret. Następny jest tutaj, więc to może być dosyć duży problem. Zobaczymy, tutaj tych SCV-ów nie jest za dużo. Może tutaj bezsensownie stracić jakąś większą ilość tych Feniksów, chociaż tutaj kilka SCV-ów zostało zniszczonych, także jeden Siege Tank, i w tym momencie jeden z tych Feniksów pada. Zobaczymy tutaj, te Wikingi w tym momencie atakują, kolejne Feniksy są w niebezpieczeństwie, jeden z nich jest na czerwonym, kolejne kilka, dostaje tutaj strzał, jeden kolejny znowu skinął, nie ma tutaj zbyt dużej ilości SCV-ów. Przytomnie chyba wycofał tutaj swoje SCV-y. Jest tutaj ich kilka. Zobaczymy, czy zdecyduje się na podniesienie ich. Nie, jednak nie. Kolejne Feniksy zostały zniszczone. No więc nie sądzę tutaj, żeby to był zbyt dobry pomysł. Chyba tutaj starał się atakować, ale spójrzcie tutaj, ile jest tych czołgów. Tych czołgów jest absolutnie ogromna ilość. 25 czołgów, to jest absolutnie... Myślę, że Hasłops w tym momencie może po prostu powiedzieć GG i wyjść z gry, ponieważ taka ogromna ilość czołgów, no to jest po prostu jeden strzał sterta ciał. Dodatkowo jeszcze 15 Wikingów, więc absolutnie fantastycznie. Spójrzcie także na ilość minerałów Hasłopsa. On posiadając 200 po prostu idzie w górę i w tym momencie tutaj będzie duża konfrontacja obu tych armii. Widząc ogromną ilość tych czołgów, nie decyduje się tutaj Hasłops na atak. Musi troszeczkę uważać tutaj. Będą te trzy czołgi, czy ma nukasz? Nie ma nuklearki, podczas gdy mój komp oczywiście się zawiesza, jak to zwyk robi. Świetne tutaj, doskonałe EMP. Spójrzcie, większość tych jednostek w zasadzie nie ma już tarci. W tym momencie chyba będzie decydował się na atak. Spójrzcie, bardzo dobre sztormy. Musi troszeczkę się wycofać, podnosi kolejne jednostki tutaj Hasłops i w tym momencie traci te Feniksy. To są chyba ostatnie Feniksy Hasłopsa, podczas gdy zobaczcie, jak ogromna ilość Wikingów znajduje się tutaj, i te sześć kolosusów, pomimo tego nawet, że te trzy no jakoś jeszcze dają sobie radę, to spójrzcie, te trzy kolejne nie mają zbyt dużej energii. Spójrzcie, nawet nie jest w stanie podejść tymi templarami ze względu na to, że tutaj są Wikingi, które spotują na ten teren. I wow, no te templary musi coś tutaj starać się wymyślić, i jeśli Sarens zdecyduje się tutaj na zajęcie tej pozycji, to może być w świetnej, doskonałej wręcz sytuacji, odcinając ekspansję Hasłopsa od jego mainów. I ta gra, spójrzcie, jak ta gra jest dosyć długa, tutaj te ekspansje już w zasadzie nie mają żadnych minerałów. Hasłops musi bronić tych dwóch ekspansji, jeśli zechce zostać w grze. I spójrzcie, te dwie ekspansje są absolutnie bezpieczne z tego względu, że armia Hasłopsa znajduje się tutaj, broniąc swoich ekspansji. I spójrzcie, to jest ta pozycja, którą Sarens chce osiągnąć. On posiada tutaj, nie wiem dlaczego ten ghost jest cały czas zaklaukowany, bo po prostu traci energię. On posiada świetną teraz pozycję i jeszcze bliżej podchodzi tutaj. Jest w stanie spokojnie ostrzeliwać tego Nexusa, spokojnie ostrzeliwać te wieżyczki. W tym momencie Hasłops jest w absolutnie fatalnej sytuacji, stara się tutaj atakować, traci kolejne kolosusy. Został tutaj już tylko jeden kolosus. Gdzie są następne? Nie widzę tutaj następnych kolosusów. Świetnie są tutaj te czołgi... Te czołgi rozłożone, kolejne czołgi podjeżdżają tutaj do przodu i spokojnie tutaj zniszczą tego Nexusa. Nawet nie musi decydować się na rozłożenie ich, ponieważ czołgi zadają większe obrażenia, kiedy nie są rozłożone, to dopiero teraz je rozkłada. Tutaj są jeszcze te cztery Feniksy, ale spójrzcie na tą ogromną ilość Wikingów. Tak jak już mówiłem, został tutaj już tylko jeden kolosus i w tym momencie chyba będzie decydował się na obejście tych jednostek. Zobaczymy tutaj, w jaki sposób te czołgi nie mają za bardzo tutaj wizji na tym high groundzie.
i w tym momencie obie te ekspansje, ta ekspansja jest już pod ostrzałem, tamta została zniszczona. Jeśli ta zostanie zniszczona, to Hasu Ops może być w naprawdę ogromnych tarapatach. Tutaj jest duża ilość czołgów, ale one nie mają tutaj za bardzo wizji. Musi tutaj zdobyć wizję na ten high ground, ponieważ tutaj te czołgi, jeśli te stalkery tutaj pode mną i zblinkują się, to te czołgi mogą być w bardzo złej sytuacji. Teraz decyduje się tutaj na atak, ale są tutaj jeszcze duża ilość czołgów. Nie ma tutaj zbytniej wizji, musi się troszeczkę wycofać. Ten klif nie jest już bezpieczny, tak jak był jeszcze kilka minut temu. I w tym momencie te czołgi tutaj atakują. Nie wiem, czy tutaj był, widzi tutaj w jakiś sposób tutaj te jednostki, ale spójrzcie, jak spokojnie poradziły sobie tutaj te stalkery, ale one muszą się odsunąć. Te czołgi zadają ogromne ilości obrażeń. Kolejne świetne sztormy, spójrzcie, jak doskonałe sztormy. Świetnie tutaj wycofując się, ale Saren jest nieugięty. Pomimo tego, że te czołgi mają małą ilość życia, to po prostu rozkłada je w I po prostu rozkłada je pod twarzą swojego przeciwnika, że tak powiem. Są tutaj jeszcze te trzy tory i w tym momencie tutaj ten Fleet Beacon zostanie zniszczony. Czy widzimy tutaj jakieś kariery? Jest tutaj sześć karierów. Gdzie one się znajdują? Dopiero są tutaj. Ale spójrzcie, ta ekspansja zaraz padnie. I pomimo tego, że Mouse Hasu posiada 2800 minerałów, to jeśli będzie chciał atakować tymi karierami, no to będzie musiał odbudowywać swoje interceptory. A jeśli straci tą ekspansję, to nie będzie miał żadnego przychodu. Zobaczymy, jak to się rozegra, podczas gdy Wikingi będą bronić tutaj. Spokojnie jest w stanie zaatakować tego Nexusa tymi czołgami i go zniszczyć, podczas gdy te Wikingi wycofują się, żeby w jakiś sposób obronić tą ekspansję, którą Planetary Fortress nie jest w stanie atakować do góry. Musi wycofać wszystkie swoje SCV-y w tym momencie. Chyba będzie starał się nie atakować tutaj, tylko po prostu obronić tą ekspansję. Spokojnie może tymi trzema czołgami, tymi wieżyczkami niszczyć jakieś te interceptory. W tym momencie te stalkery muszą się wycofać. Zobaczymy tutaj, w jaki sposób będzie starał się to atakować. Jeszcze tutaj chyba będzie starał się naprawiać te kariery muszą się odsunąć, żeby tylko nie zostać zniszczone. Jeden karier pada. Chyba to była wymiana, jeden karier kontra dwa Wikingi. Tutaj jest bardzo mała ilość stalkerów i zobaczymy tutaj, jak sobie pomoże. Nie jest w stanie uratować tych zelotów tutaj stąd. No i ta ekspansja została zniszczona. Mouse Hasu jest w fatalnej sytuacji. Jego income wynosi 0, podczas gdy income Sarena jest na poziomie około 800. Jeśli Saren będzie w stanie utrzymać tą ekspansję i jeśli będzie w stanie utrzymać tą ekspansję, która jest tutaj tworzona, to spokojnie może wygrać tą grę. Zobaczymy tutaj, w jaki sposób Hasu Ops będzie w stanie to rozegrać. On ma już Mothershipa. Zobaczymy tutaj, czy Vortexem będzie starał się zamknąć większą ilość tych Wikingów. Tych Wikingów jest tutaj już absolutnie kosmiczna ilość. To jest 26 Wikingów. Absolutnie fantastyczna, ogromna ilość. Zwłaszcza, że zadają one dodatkowe obrażenia przeciwko karierom. Te tory są już skazane na porażkę i zostaną one zniszczone. Dopiero teraz będzie chyba starał się Hasu Ops odbudowywać ekspansję. Może nawet zdecyduje się na odbudowę obu ekspansji naraz. On nawet nie zbiera gazu. I zobaczymy tutaj, jak sobie pomoże Saren. Tutaj chyba starał się budować jakieś wieżyczki, czy jakieś bunkry. Hasu Ops w tym momencie będzie atakował główną bazę swojego przeciwnika. Tu jest dosyć duża ilość wieżyczka, ale same wieżyczki nie poradzą sobie przeciwko takiej ilości karierów, a tych karierów jest 7, oraz przeciwko Mothershipowi, który posiada już energię na Vortex, więc musi tutaj uważać tymi Wikingami. Jeśli źle się wypozycjonuje, no to ten Mothership może być absolutnie demoralizujący, ale Saren wie, że jego przeciwnik nie ma pieniędzy. Spójrzcie, tu jest tylko 400 minerałów i w tym momencie te 400 minerałów zostaje między innymi wydane na tego Nexusa i jeśli będzie decydował się na zniszczenie jakichś interceptorów, no to te interceptory będą musiały zostać odbudowane, a każdy interceptor to jest 15 minerałów mniej, przepraszam bardzo, 25 minerałów mniej, a to jest ogromna ilość dla Hasu Opsa w tej sytuacji, w której on nie ma absolutnie żadnego przychodu i myślę, że Hasu Ops może tutaj nie być w stanie powrócić do tej gry. Może zobaczymy tutaj jakiś rodzaj jakiegoś błyskotliwego powrotu, jakiegoś ataku, jakiegoś świetnego Vortexa, którym większość tych Wikingów wrzuci do tego Vortexa, no ale nawet jeśli wrzuci do Vortexa, to one po chwili z niego wyjdą, no i zobaczymy tutaj, to jest już plus 3 przeciwko jednostkom jednostkom powietrznym i tutaj te heliony troszeczkę tutaj wyskoczyły za bardzo i w tym momencie musi uważać, żeby nie stracić jednego z tych karierów. Dwa Feniksy zostały także zniszczone i tutaj uratował ten Mothership, ponieważ był w stanie sklokować te wszystkie jednostki. Zobaczymy tutaj, Saren buduje coraz to nowe jednostki.